Siemano z trasy u Kanio w piżamie. Prowadzi auto. A ty nie w piżamie? Ale ja też w piżamie. Znaczy, ja to akurat dół już przebrałam, tylko górę mam od piżamy. Powiem wam, że dzisiaj wstaliśmy. Dzisiaj to jest ten dzień, który się już kierujemy ku domowi. Słanka, my się od dwóch dni już kierujemy ku domowi. Tak? Tak. Strasznie to nam schodzi, powiem wam. Kierowanie się ku domowi. W każdym razie dzisiaj to już tak odczuwam to. Mamy poniedziałek, czyli 12 dzień, słuchajcie, naszej podróży norweskiej. I taka dzisiaj była rano paskudna pogoda, mgła, lało całą noc, że naprawdę nie chciało mi się odpalać kamery, a w ogóle nam się nie chciało przebierać, nie? Łukaszek zrobił śniadanko i wsiedliśmy w auta i pojechaliśmy w ten... Co się brechtasz? Że wsiedliśmy w auto. No ta, nie wysiadaliśmy. My w ogóle z nich nie wysiadamy. I jedziemy, słuchajcie, już mamy tak naprawdę, ile mamy do promu? Do promu? No. Bo już będziemy codziennie coraz bliżej mieć do promu. Z 850. Z 850 km już mamy do promu i po drodze mamy jeszcze inne przystanki, inne atrakcje. Ale wiecie, co wam chciałam powiedzieć? Coś wam chciałam powiedzieć i zapomniałam. Bo się zagadałam. Jak to zwykle ja. Że teraz przestało padać, więc jest fajnie, więc się ubierzemy, bo będziemy mieć fajny wodospad przed nami jest do ogarnięcia. No i jeszcze przed nami jest noc w namiocie. W górach, także to też będzie dobrze. Język trolla, tak? Nie, no tam nie idziemy, bo tam jest ciężko. Prekestolen. No. Na prekestolen. No to nie jest to. No nie, ja ci mogę swój język pokazać, jak chcesz, a nie trolla. To jest o, będziemy tankować. O, chyba będziemy tankować. No, 17,99. Do Oddy dojeżdżamy właśnie. Także chyba Daniel nam krzyczy na radiu, że 17,99, a my korzystamy z takich promek, więc będziemy chyba tankować. Bo zawsze jak jest taka promka, to tankujemy. No, dobra, także okay, później się odzywamy. Zobaczcie. Tanie paliwo, to bym sobie w bańkę wziął. Zobaczcie, jakie tanie paliwo na Shellu. 17,99 i 18,70 benzyna. Słuchajcie, tu benzyna to jest prawie po 26 koron. 25 z groszami wiecznie jest, ale widzę, że ruch, kampery też tutaj tankują. Także my też korzystamy. Tankujemy, kochani. Zobaczcie, mieliśmy stanąć przy tym wodospadzie, ale to jest tak mały parking i taki korek, że pomalutku tylko przepłyniemy. Boż. Przejedziemy koło niego. To Łukaszek otworzy okno i wam pokaże, bo jedziemy, chyba nawet 5 na godzinę nie jedziemy. Także jedziemy dalej, bo nie było szans się zatrzymać, widzieliście. Zobaczcie. I dróżką do przodu. No, my dojeżdżamy do punktu postoju. Nie wiem, tu już na noc zostajemy, czy nie? To był zakaz postoju po prawej. Zostajemy tu na noc? No nie wiadomo, no zobaczymy. A, zobaczymy. Dobra, chyba tu zostajemy, taka jest decyzja kierownika, ale powiem wam, że chyba od tych różnic temperatur i w ciągu dnia, bo wstaliśmy rano było na 6 na plusie, teraz już jest 23 i od tych gór, a dół od tych gór to mi tak nogi spuchły, że kostek nie widzę, więc zaczęłam dzisiaj pić wapno, bo aż powiem wam, że mam takie, wiecie, nabrzmiałe, aż mnie bolą kostki. Będziemy się tu ustawiać, pokażę wam. O, i tu się będziemy ustawiać i tu jest jakaś łowienie łososia, wiecie? I tu się będzie Daniel ma i zapytać, czy my też tego łososia możemy możemy łowić. Taka miejscówieczka dzisiaj. I ławeczka czerwona. I opalanko dzisiaj. Siema z rana.
późnego rana, bo dzisiaj, słuchajcie, wyjątkowo wstaliśmy później, bo wyjeżdżamy o 10. Łukaszek robi śniadanko. Łukaszek? Co robisz na śniadanko? Pyszne robię śniadanko. Jak zwykle. Jak zwykle. No. I dzisiaj jedziemy na prekustolen, to się mówi? Na prekustolen i prawdopodobnie zobaczymy, jak nam pogoda pozwoli, bo jakieś fronty nam się zbliżają, które mogą nam nie pozwolić zostać tam na noc. Ale to wszystko się okaże później, bo ta pogoda się zmienia bez przerwy. Tu też wczoraj, słuchajcie, jak przyjechaliśmy, to miało lać wedle pogody, a widzieliście, jakie było słoneczko i cieplutko. Wszyscy siedzieliśmy na leżaczkach i w krótkich spodenkach i się grzaliśmy. Także musimy to sprawdzić na własnej skórze. Będziemy jeść śniadanko, pomału się zbierać. Mamy chyba 2 godziny, mówił Daniel, tak? No. Tak, mówił, że 2 godziny mamy do celu, więc na miejscu będziemy decydować, czy wchodzimy, na ile wchodzimy i czy zostajemy na noc. To wszystko wyjdzie w praniu. No, wszyscy trzymamy kciuki, żeby nam się pogoda nie sprawdziła. Ja już ubrana po kąpieli, Łukaszek też elegancki, ubrany na żółto jak kurczaczek. Wielkanocny, dobry. Cześć. No i będziemy jeść śniadanko. Także słuchajcie, wszystkim wam smacznego życzę. Dobra, kochani, dojeżdżamy do promu. Ustawiamy się na pasie numer 2, który jest prawie cały nasz. I płyniemy do Stavanger. Ale promu jeszcze nie ma. Także czekamy. Pierwszy raz czekamy na prom, nie? No nie, raz co nie wjechaliśmy, co się nie zmieściliśmy, no to sami czekaliśmy. Ale teraz pierwszy raz tak, że nie wjeżdżamy od razu. O, proszę bardzo. Dobra, kochani, mamy już znak na prawo, na lewo, przepraszam. Prekej stole, widzicie? I parking. I skręcamy. O. Prekej stole. Dawaj, zaraz to zakręcam na prekej stole, jest taki duży parking. Jedziemy na najwyższy parking, jak najbliżej. Zobaczymy, czy nam się uda, bo jest zawalone, wszystko jest zawalone. Po brzegi. Dobra, wjeżdżamy, słuchajcie. Szczytuje nam rejestrację, automatycznie się otwiera szlaban. I tu jest no camping, czyli no spania. Od 20 do 2 do 6 rano jest zakaz. Także stać można, ale nie można nocować. Jedziemy dalej. Stoimy, kampery dojeżdżają. Słuchajcie, ja gotuję jajka, bo jemy dzisiaj żurek. Zjemy, zjemy. A Łukaszek się szykuje. Zjemy, zjemy. Jemy, jemy. Łukaszek się szykuje w pełnym umundurowaniu. W góry. Jemy w góry, plecak. Mam. Łukaszek profesjonalnie pokaże wam. Ubrany. Wszyscy idziemy w góry. Ale na noc się szykuje niewiele osób. Zobaczymy. Zadecydujemy na górze. Fotki sobie robimy. Zobaczcie. Ruszamy. Idziemy, bo już wycieczka idzie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Zobaczcie, ile ludzi na szlaku. Ile schodzi. Jak u nas na Giewoncie. O, zmęczona jestem. You are here. Jest ciężko, ale ja to nie mam kondycji. Ale nawet Łukaszek mówi, że jest ciężko, a on ma kondycję.
Bona je rusti da nam ukola oni. Te kan rede ek ek glas se puta matela. Ja, e poti poti. Ta pro solo vi. O, i trochę przyjemnie się zrobi, jak w parku. Takim gładką idziemy. O, o. Takie widoki. Mamy. O, tutaj to powiem wam, że przyjemnie. Tak to sobie mogę chodzić. Trochę odetchniemy. Będziemy przez mostek taki przechodzić teraz, jak jakby w parku. Pokażę wam. Zobaczcie, mamy mostek. Ach. Idziemy. Łukaszek! Jak ci się idzie? Takim mostkiem to se można iść, nie? Nie, no powiem ci, że nawet nie ma tragedii, no. Myślałam, że będzie gorzej. No. No, że takie właśnie są, wiecie, kładeczki. Idziemy dalej. Ale są też takie trasy tutaj, których jest też sporo. Daleko na górę jeszcze? A ty gdzie, Łukaszek? A, bo tam się idzie. Idziemy. Patrzcie, jak pięknie. O, jeszcze mamy, słuchajcie, kilometr 800, a już 2,2 za nami. Lecimy. O, jesteśmy tu, a mamy być tu, także jeszcze kawałek. Idziemy. Ale widok, słuchajcie, no jak w Norwegii, cudny. Ta Norwegia cała jest piękna. Kilometr. Tu jesteśmy, a idziemy tu. Więc tam. O, lecimy. Ale ruch, powiem wam, tu jak w Rzymie. Jak to jest cudnie. Szum potoku jakiegoś słychać, ale tam co się dzieje, zobaczcie. Jaki widok. No ja idę tędy, ale tam jest pięknie. Idziemy. No i tutaj. Musimy się minąć. Zobaczcie, jakie kudeczki. Mostek. Kudeczki. Blisko nie idę, bo mam lęk wysokości.
O, zobaczcie. Taka droga tutaj jest. I mokro, także może być ślisko. Ja mam dobre buty. O. I mostek. Znowu. Lecimy. Nie śpimy. Zobaczcie, stamtąd przyszliśmy. Co tu się dzieje? Tam idziemy. I ja, ledwo żyjąca. Łukania spotkałam, a boi się przejść. Nie patrz w dół. Ale to się jak spadnie, to się nic nie stanie, bo tu półka jest taka. Wiem. Ja mam tak cały czas. Dobra, teraz idę ja, tylko puszczę pana. I chwilę odpocznę. Zmęczony? Zesrany bardziej. Zobaczcie. I na górę idziemy. Już podobno jesteśmy na górze. Łukaniu. Tam. Pokażę wam. O. Tu. Tu jest góra. I tam się zdjęcia robi. Nasi już sobie robią. Daniel im robi. Chodź tam do ludzi innych. Łukaszek. No jak? Baja! Baja, nie? Czekamy chyba ciebie. Ja chyba schodzę po namiot i wracam. Wracasz? Ja zniosłam dwie kózki ranne takie, dlatego mi tyle zeszło. A, i jedną musiałam piersią nakarmić, bo głodna była. A jemy, jemy. No. Jemy, jemy, to ma mój Łukaniu, krupnik. Słuchajcie, ja... Mamy to. Zamykam się przy okazji, na to nie patrzę. Ale pięknie. No, kolejkę stałam. Ja w kolejce to w 78 stałam. Przypomnisz sobie. Bo ja kolejka to wiesz, to tam poza tym plecak. Mama to ja mam. My też nie wiedzieliśmy, ale ci powiem, że... Zostajemy na noc. Kawa, Arci kawę robi. Kawa. Obiad i na dół schodzimy. O, jest kaweczka, proszę. Jak są to towarzystwo przygotowane? A kto chce jeszcze kawę? Poczekaj, ja zrobię, ile by wyjdzie. Łukaszek w kolejce poszedł stanąć, że zdjęcie mu Daniel zrobił. Ale elegancki pan w górach, spotkałam elegancki pana. Elegancki chłopak, mój chłopak. Szampiona pijemy. O, proszę, takiego. No, elegancki, ale już mi się nie podoba. Gdzie stanąć, żeby było na grę? Uważaj!
Przepraszam. Jak będziecie w takiej scenerii. Zapamiętajcie, żeby sobie trumę ci włączamy na Smolka. Ja nie wiem, może wylecieć delikatnie. W życiu. Słuchajcie, nigdy w życiu nic nie wyleciało z moich rąk. Ale ona pamięta. Danielu, za co pijemy? Za to, że zdobyliśmy się. To ja jeszcze poproszę o coś jeszcze. Dobra, 23 lata razem. 23 lata, to daj ta flaszkę. Ale to za 3 dni damy. 3, 4. Brawo! Dziękuję. Mamy to. Dawaj tak, jak do zdjęcia. Tylko porówno, nie? Tak. Porówno. Lufa Lublin koło brzeg. Trzeba mieć oko, żeby wiesz. Prosecco. Żeby tak wiesz. Zdrówko? Podzielić na równo. Italiano pijemy. Ale w ogóle żadne. A, ty nie chcesz. Dajcie, masz kubeczki jeszcze? Na to, żeby no, nie chcecie. Proszę, to czekaj, to jeszcze składaj Dobre. A ja nie piję na takich wysokościach. Nie piję na takich wysokościach. A tutaj nie piją. Oni nie piją. Kto jeszcze? No jeszcze. Dajcie na tym. Bo mam pół jeszcze, słuchajcie. Dawajcie doleję jeszcze. Wasze zdrowie. Smakuje, na takich wysokościach wszystko smakuje. Katarzyna. Ja mogę, bo ja cię nie prowadzę. A wy? Dawajcie, bo jeszcze jest. Jeszcze jest, poczekajcie. A ty kiwasz? Nie, ale ja sobie zostawię. Ale ja tam... Zobaczyłeś w dół, ile mam w dół? Dobra, słuchajcie, wasze zdrowie. Zdrowie wasze, gardło nasze. A zdjęcie jakiś czas. No, a filmy są. Ja filmy jak otwierałam. Dobre, się stare. Żartuję, nie znam. Dobre, stare. Ale bardzo dobre. Jeszcze wyżej do nocowania. Zobaczcie. Jeszcze wyżej. No i tu chyba będziemy spać. O, tam gdzie ten pan stoi w niebieskim, to tam staliśmy na tej półeczce, nie wiem czy widać. Gdzie się rozbijamy? Tu dwójka. Tam. To tutaj, a tu nie wejdzie trójka? No tutaj mamy się rozbić, tu ma być trójeczka. No zobaczymy właśnie, no. No tu będziemy tak spać. Sąsiedzi rozkładają domek. A my czekamy. Gdzie? Śpimy. Więc rozkładamy teraz swoje drugi. Ja cały czas szukam innego miejsca niż Łukanio wymyślił. Ale sąsiady już stoją. Już budowla stoi. Już się wprowadzamy. A my tam. Kotek, a jak się suniemy do tej wody? Suniemy się tu tylko. Tylko. Jakbyś śledzia wbił, to... Ale zobacz, jak oni mają piękny widok na kwiatki. Tutaj, a na tym zobacz, tu. Nie, tam będzie ciężko. Tak? Tam będzie ciężko. Kotek, weź tę tableteczkę, ja ci poszczelam, weź tę tabletkę i tak. Ale my tak samo, my to dobrze, że trafiliśmy na panią, która po górach chodzi i nam wszystko wytłumaczyła. Idą jacyś ludzie. Ja się nie widziałem, że coś się samo zrobiło. Ale to Ada ma się samo pompowało. Ty. Jak już zmienić meldunek, to tylko tak. Tylko, że ma mniejszy. To się zastanawiasz. Dwójka, trójka. No. Ale malutka dwójeczka.
Kura, kura. No ale materac to kosior. Najwyżej przyjdziemy do was w nocy. Idziemy sobie popływać. Tutaj pływamy. Tu jest bomba. Kurde, trzeba taki warto tego byłem za mocno tego, za łapka. Dawaj, ładnie. Ale na co chudę jest? Co, jeden można tu śpimy. To jakbyś się przewróciła, to jest guza nawiona najwyżej. Szalony jesteś chyba. Zobaczcie, gdzie on chce, żebym ja spała. W tym leju. O tam, a tam jest ta skałka, co tak staliśmy. I zdjęcia robiliśmy. Słenka, wziąłem ci specjalnie karimatę wojskowo. To jest grubsza, bo to taka... Pijamę masz? Pokaż, jak żeś urządził tą naszą chałupę. Wstydu nie ma? Pokaż. Czekaj, ty bierze to? No wstydu nie ma, no. Tu głowy musimy mieć, bo jest spadek w tą stronę. Słuchaj, może nie jest późno, ale już jest 23. Idziemy spać. Nie, nie jest 23. No i tak se tu w trzy namioty będziemy spać. Kotek, zawijaj plecak do środka. No zawijaj. Woda niech będzie... Chyba zaczyna kropić. W głowie? No, nie? Woda niech będzie. Nie no, faktycznie. Herbatkę? Nie lataj. No, nawet nie głupio w tej naszej chałupie. Ale się zsuwamy. Oh, taki mamy widok. Kawkę mi się chce. Taki mamy widok u Kaniu. Taka chałupka malutka. Herbatu nie pijemy. Łukaszek tutaj sobie leży, tak? O. Ale musimy bardziej równo, bo będziemy spadać. Bo śpiwory są strasznie śliskie. I orzeł wylądował. Taki widok z balkonu. Patrzcie, jakie chmury idą. Przenieśliśmy się stamtąd, tu, bliżej sąsiadów. Jak ktoś by chciał na kibel 2 złote, to zeszło. Ale to czy dwójka? Ale zobaczcie, jak chmury idą do nas. Mamy nadzieję, że nie będzie padało. Proszę. To jest prezent. Zbliża się, tak, mały ten. Co tam sąsiady gotuje, ta? Będzie pasta bolognese. Co ty na to? No wchodzimy w to. A my wzięliśmy krupnik, jemy. No. Łukaszek. Ale na rano, co? No tak, no. Ta sraczka popędzi potem. Ale to dobrze, bo wiesz, jak deszcz pada, to ludzi w górach nie ma, więc nie trzeba daleko odchodzić. I helikopter lata. Jak tu usnąć, jak tu jest widno? Tu nie ma nocy. A zobaczcie, jak jest widno w namiocie. Jest 21. Nie wiem, tak. Ale jest ciepło bardzo. W ogóle nie ma wiatru. Deszcz w ogóle bokiem przeszedł. Także naprawdę pogoda nam się udała. Tylko, że jest widno. Nie wiem, jak tutaj uśniemy. No, ja próbuję. Siemano z rana. Po nocy w tym. W namiotach. W górach. Słuchajcie. Ja nocowałam 2 razy w życiu. Pierwszy i ostatni. Ale Łukaszek chrapał całą noc. No. Namioty są, stoją. Wiatru nie było, także super. O, Oluś wyszedł. W ogóle nic nie widać, jest mleko, także nie wiadomo, gdzie jesteśmy. I się zbieramy, bo pada. Także jeszcze droga powrotna przed nami. Trzymajcie kciuki.
pakujemy się i schodzimy. Kawka z rana. Kawka z rana jak śmietana. No, zwłaszcza takiego rana. Schodzimy. Słuchajcie, jakoś nam idzie fajnie. Już zaczynają być widoki, także i deszcz przestał padać. Także na plus, lecimy. Idziemy. Adrenalina działa, bo też się czuję, jakbym ze 4 kawy wypiła. Jak? Jak w jajku? My już, kochani, na dole. Żyjemy. Zobaczcie, brygadę. Jak idziemy. Każdy marzy o ciepłym, o ciepłej kąpieli, ciepłej pościeli i o czymś do jedzenia. I Lulu, bo chyba się nikt oprócz naszego Łukaszka nie wyspał. Ale było warto, słuchajcie. Naprawdę, mega przeżycie. Słuchajcie, kończymy tego vloga. Idziemy odpocząć, bo nam się należy. Trzymajcie się, pa.